To prawda, że ja o swoim nazwisku też mówię, że to po prostu skazany na sukces i że nazwisko akurat mi się udało. Wiktor Franko, skazany na sukces. Ja muszę po prostu dopracowywać do nazwiska. Jakby nazwisko już mam, ale teraz resztę muszę nadrobić. Ja skończyłem polonistykę i w trakcie studiów jeszcze postanowiłem, że fotami się zajmę. No było to zaskakujące, ale bo się tak szkoliłem w zasadzie, żeby być nawet planowałem, żeby jakiś doktorat robić z filologii polskiej i zostać na uczelni. Wow. Więc to było też takie, no spora zmiana. I teraz właśnie jak sobie temu się przyglądam, że to nagle takie, wiesz, małe decyzje w przeszłości nagle decydują o tym, że po prostu twoje życie się w ogóle nagle, nowa ścieżka się otwiera, nie? No i to jest zajebiste, bo tak sobie myślę, kurde, w ogóle, jak mógłbym zupełnie inne życie w tym momencie prowadzić, nie? No, może byś tutaj siedział w garniturze. Na przykład i z muszką, wiesz. Tak, i z indeksem twoim. Ty mnie tu gościu, wiesz. W każdym razie, każdy gość tak ma zrobiony portret polaroidem, który jest później wykorzystany jako okładka. Dlatego, że lubię tą właśnie jednorazowość. Nie jednorazowość. Unikatowość. Unikatowość tego jednego elementu. I właśnie wkurwia mnie o tyle cyfrową rzecz, że wiesz, to, nie jest, to zdjęcie nie istnieje. Go nie ma. Tak, tak. Chociaż jakby myślę, że jakby iść dalej w tym kierunku, to ja jestem nawet skłonny iść w taki dyskurs, że w ogóle niczego nie ma. Czy to, przepraszam, czy to była kwantowa filologia? Kwasowa. Filologia kwasowa. Ograniczanie wzmaga naszą kreatywność. Absolutnie i tak. I że jakby dopóki jakby mamy właśnie mnóstwo jakby możliwości i jakby możliwość wyboru spośród tych możliwości, to jest prosta droga do tego, żeby się w tym wszystkim pogubić. Jak sobie zawężymy pole poszukiwań i jakby maksymalnie zawężymy nasze opcje, to wtedy nasza kreatywność wzrasta i jesteśmy w stanie wykorzystać każdy element w 100%. Ten świat fotograficzny nie kończy się na tych zasadach, ale żeby się otworzyć na to, na inne. Najciekawsze to wydaje mi się dzieje się za tym punktem, w którym mówisz sobie, a jebać te zasady. I nie zgadzam się z tobą. Nie zgadzam się z tobą. Absolutnie się z tobą nie zgadzam. Best Cashews. To co, otwieramy? Proszę bardzo. Ja ci otworzę. O. Masz tremę? Nie. To masz, nie? Nie. Bo wiesz, jest takie coś, że jak się stoi za aparatem, to... Jest inaczej. Jest inaczej, jak się jest przed. Chociaż tutaj akurat jest najmniej istotne, ta część wizualna, tak mi się przynajmniej wydaje. Tak, ale zdążyłem się wprawić przez te paręnaście lat. Tak, jesteś celebryta. No nie, nie to, że celebryta, ale po prostu rzeczywiście jakieś takie... wystąpienia, czy jakieś warsztaty, wiesz, to wszystko przełamuje takie, tą barierę przed takimi wystąpieniami i też takie powoduje, że to budowanie jakiejś takiej świadomości, że nagle już też wiesz tyle na jakiś temat, powiedzmy w naszym przypadku to jest fotografia, że w zasadzie bazujesz na tym, że po prostu to jest jakaś taka działka, w której się dobrze czujesz, więc jakby nic cię trochę nie zaskoczy, nie? Ale my nie będziemy rozmawiać o fotografii. No to teraz już trema. To o czym nie chcesz rozmawiać? Nie, ja akurat o wszystkim mogę rozmawiać. No. Moi drodzy, ze mną jest dzisiaj Wiktor Franko, który ma, jak powiedział, że Wojtas mówił, jak słyszał twoje nazwisko, mówi, przecież ty kurwa powinieneś być w Hollywood w ogóle, samym nazwiskiem. Samo nazwisko to jest w ogóle... pozamiatane. Tak. Tym bardziej, że to się bez problemu wymawia w innych językach. Jakby tak. Gorzej jest moim albo jakimś innym wymyślnym. Nie, to prawda, że ja o swoim nazwisku też mówię, że to po prostu skazane na sukces i że nazwisko akurat mi się udało. Wiktor Franko, skazany na sukces. Tak jest. Ja muszę po prostu dopracowywać do nazwiska. Jakby nazwisko już mam, ale teraz resztę muszę nadrobić. Trzeba nadrobić resztę, pięknie. Ja jeszcze, zanim zaczniemy, wejdziemy totalnie już w rozmowę, to chciałem tylko wspomnieć i podziękować cyfrowym, które ten cały sprzęt mi tutaj oświetlenie i takie rzeczy wynajęły. Dziękujemy. Bo można u nich wynajmować rzeczy, jak jest taka potrzeba.
I wyobraź sobie, że sam to sobie wszystko finansuję, bo mam zajawkę na te podcasty i chciałem wspomnieć też, że jak ktoś chce mi kupić kawę, to może. Kawę chciałbyś. Chciałbym kawę i link będzie w opisie, żeby sobie kupić kawę. I jeszcze jak ktoś zasubskrybuje, to w ogóle serce rośnie. No to chciałem powiedzieć, że co innego rośnie, ale to byłoby totalnie nie na miejscu. Dlatego o tym nie mówię. Ja myślę, mi akurat rośnie serce. Dobrze, dobrze, dobrze. Wiktor, jesteś fotografem. Jakoś jeszcze byś się określił? Jesteś artystą? Wiesz, to takie do określenia zawsze budzą we mnie pewien sprzeciw, bo funkcjonujemy w świecie, który w zasadzie wymyka się już określeniom, że najciekawsze rzeczy są takie trochę pomiędzy jakimiś definicjami, nie? Że jakby też dostrzegamy w zasadzie na każdym kroku tą różnorodność naszą i tą inność naszą od wszystkich, oczywiście w jakichś tam niuansach, ale tak naprawdę te niuanse robią trochę robotę, więc ja bym siebie też... Znaczy, na pewno bym się nie określił jako artysta, bo to by było ciężkie, chociaż z drugiej strony no pewnie to, co robię, ma znamiona jakiegoś artyzmu. Jakby. Naprawdę? I tylko tak o tym mówisz? W sensie, że jakby ja bym się spodziewał, że tak, kurwa, jestem artystą, no. Tak, no ale znowu, bo to oczywiście zależy, jaką definicję jakby tego przyjmiemy. Oczywiście. I dla mnie jakby bycie artystą to nie jest tylko to, że jakby param się jakąś twórczością i wykonuję jakieś rzeczy, tylko wiąże się z tym pewien stan umysłu, wydaje mi się, czyli tego, że oprócz tego, że coś robię, to właśnie posiadam wiedzę na temat kontekstu, w jakim wykonuję pewne rzeczy. Posiadam też świadomość tego, że co robię, to ma również jakby pewne swoje miejsce w kodzie kulturowym i tak dalej, i tak dalej. Więc jakby to nie jest tylko to, że ja coś robię, prawda? Dlatego ja mówię o sobie, że powiedzmy może to mieć znamiona i być może w jakichś momentach tym artystą się staje, ale ciężko by mi było powiedzieć, że ja jestem artystą, bo to jakby chyba za dużo jak dla mnie. Okej. Zbyt cool. No, powiedzmy. Znowu, nazwisko mam artystyczne, a teraz jeszcze pretenduję. Ale ja myślę, że nazwisko bardziej cię zobowiązuje do aktorstwa. Tak? Ja to widzę w ogóle taki, wiesz, z klimatu Sinatria, to w takim... Aha, Victor Franco. A tak, tak. Vittorio Francesco. I jesteśmy tutaj, no. Aha. Powiedz mi, bo się jak wszedłeś, zbiliśmy piątkę i się przedstawiłeś Franco, tak do ciebie mówią? Tak, to znaczy... Czy lobujesz po prostu, żeby tak mówili? Trochę... Po prostu znasz swoje atuty. Trochę lobuję, tak. Natomiast rzeczywiście bardzo często się w ogóle pytanie nie pojawia, czy to jest mój pseudo, czy to jest moje nazwisko autentyczne. A drugie, że ja rzeczywiście w szkole zawsze byłem Franco i tak mi zostało, że... Moi przyjaciele mówią do mnie Franio na przykład, okay. Co właśnie jest dla mnie takie, że ja już się oczywiście do tego przyzwyczaiłem, ale jak ja im zawsze to tłumaczę, to mówię, okej, dobra, jakby czaję, że jakby wy mnie w ten sposób widzicie i spoko, ale to nie jest coś, czym ja się czuję, czym ja się identyfikuję. Jakby miałbym spośród tych wszystkich określeń, jakie mam odnośnie siebie, czyli powiedzmy Wiktor, Franco, Vittorio. Franciszek, Franio i tak dalej, to Franco jest mi takie najbliższe, że ono w brzmieniu już trochę jakby pasuje mi do mnie. Okej. Okay. Myślisz, że jest coś takiego w ogóle w karierze? Bo zajmujesz się fotografią, ja bym to określił komercyjną. Tak, też. Nie, no ma to wszystko mocno komercyjny sznyt, no, jakby portretowy. Jasne, tak. Tylko też ja znowu tak sobie na to patrzę, że ta moja fotografia dosyć ewoluuje, nie? Mhm. Że ja tak gdzieś tam... Wszystko. Nie, jasne, to nie nic w tym wyjątkowego, z tym, że ja też widzę, że jak ciągle staram się gdzieś jakby wychodzić poza te granice swojej fotografii. Oczywiście był taki czas, kiedy ta moja fotografia była jeszcze bardziej, powiedzmy, w stronę komercji. To się zbiegało z tym, jak tutaj do Warszawy przyjechałem i chciałem jakby po prostu tutaj pracować, a w tym momencie widzę, że jakby też te rzeczy, które ja, te projekty, które w zasadzie robię na własny użytek lub te pomysły, które mi przychodzą na temat takich projektów właśnie mniej komercyjnych, że również w tej swojej pracy ja mogę je zawrzeć
Ale one są trochę właściwie niekomercyjne. Jakby one gdzieś znajdują ujście w tej komercyjnej pracy, ale jakby to podejście właśnie nie jest. Jest powiedzmy takie właśnie z pogranicza takiej fotografii, powiedzmy właśnie artystycznej i trochę komercyjnej. Coś takiego. Więc... Rozmawiałem wcześniej właśnie z Norbertem Dermanem, który jest rzeźbiarzem, twórcą. Mhm. Tak o sobie mówił. Ale bardziej rzeźbą zajmuje się. I właśnie mówiłem mu, że moim zdaniem komercyjna sztuka, nazwijmy to, albo w ogóle twory komercyjne są dla mnie w ogóle najfajniejszym sposobem na dotarcie do ludzi i przedstawienie im właśnie czegoś artystycznego, co może być artystyczne. Nie zawsze musi, nie? Tak, nie tak, zawsze tak, jest, tak. Ale i mam też wrażenie, że przez jakby prędkość, jaką nabrało wszystko w dzisiejszych czasach, wiesz, social media, kultura wizualna, jak to wszystko się rozwija szybko, jak szybko jest generowane, jak szybko jest, jak bardzo jest jednorazowe wręcz tak, nawet. Tak, że konsumowane jest bardzo szybko. Tak, to takie rzeczy chyba są bardzo mocno właśnie w cenie, bo jeżeli mówię o tym, o swoim podejściu, nie? Że jak robię okej, komercyjne rzeczy, ale gdzieś tam, albo inaczej, twoje jakieś projekty mają ujście w komercyjnych rzeczach, o tak, na tej zasadzie, tak. Że to wtedy jest wyjątkowe i jakieś takie charakterystyczne i przez to też dzisiaj to ma dużo większą siłę i zapotrzebowanie pewnie takie jest, tak, nie? Tak. Tutaj jakby dwie rzeczy. Jedna, że to, co mówisz, ja się całkowicie pod tym podpisuję, że super jest właściwie działać na tej przestrzeni komercyjnej, bo ona też ci daje możliwości realizowania bardzo wielu jakby sesji, projektów na wyższym poziomie, bo wiadomo, że jakby wiąże się to powiedzmy też z tym, że kwoty na produkcję są po prostu większe i możesz sobie jakby bardziej puścić tą wodzę wyobraźni i po prostu zrealizować rzeczy, które po prostu przy jakichś prywatnych projektach byłoby to trudne do zrealizowania. A z drugiej strony to też się, co też się z tym wiąże, że w momencie, kiedy rzeczywiście ty uwolnisz tą wodzę wyobraźni, to ona też jest jakby w cenie. Że w tym momencie właśnie ten indywidualizm i to twoje wyjątkowe podejście to jest to, co też powiedzmy twoi klienci chcą otrzymać. Tak, ale ja mam też takie przekonanie, zresztą to się tam pojawiało w podcastach już wcześniej, że właśnie jest coś takiego jak ten indywidualizm. Ja bym to nazwał stylem. Tak. Tak bardzo może trywialnie i zbyt ogólnikowo, ale dużo łatwiej tak się posługiwać. Że ten styl to jest coś takiego, co na przykład ja miałem problem duży, żeby sobie go znaleźć, wiesz, żeby w ogóle zdefiniować. Jakby. Zajmujesz się 15 lat fotografią, tak? Ile? Mniej więcej tak. No. A kto jesteś rocznik? 8-3. Tak? 8-3, no jesteśmy w ten sam prawie rocznik. To ja podobnie chyba właśnie, bo jeszcze mówiłeś, że przyjechałeś do Warszawy, czyli nie jesteś stąd. Nie. W Warszawie jestem mniej więcej do 8 lat. A, okej. Okay. Jak ci się tutaj podoba? Oczywiście jest wspaniale, jakby wiadomo. Nie, no jest super. To znaczy ja w Warszawie się, o ile tutaj już przyjeżdżałem, ja jestem z Kielc. I przyjeżdżałem tutaj wcześniej już... Masz Ziroja? Mieszkam na ulicy, na Wojska Polskiego w Kielcach, więc to są te rejony. Jak tutaj przyjeżdżałem, to dla mnie Warszawa w momencie, kiedy jeszcze tu nie mieszkałem, była taka właśnie totalnie jakaś dzika i nie mogłem zczaić tego miasta, ale jak tylko się przeprowadziłem, to zupełnie inaczej to odbywa. I w tym momencie nie wyobrażam sobie za bardzo innego miejsca w Polsce do mieszkania i jakby wciąż jakby gdzieś ta Warszawa daje mi sporo radochy, nie? Ale to ściągnęła cię tu Warszawa, czy to właśnie przez pracę, czy coś? Czy... W zasadzie tak, to znaczy wiesz, jakby myślę, że jak wiele miast w Polsce i pewnie każde miasto na różnym poziomie, ale daje ci jakby możliwość rozwoju do jakiegoś tam momentu, później trochę jakby spotykasz się z jakąś taką ścianą. Więc dla mnie też już od jakiegoś tam powiedzmy momentu te Kielce zaczęły mi jakoś tam uwierać trochę. Później wyjechałem na parę miesięcy do Paryża robić testy agencyjne i jak już wróciłem z tego Paryża do Kielc, to był taki gwóźdź do trumny, nie? Że już po prostu mówię, aha, dobra, okay. To jest ten moment. No i znalazłem się wtedy w Warszawie właśnie. Ale Kielce to potęga podobno. No i ty to wiesz. Damn. Cholera. Ale to nic nie stało. Kurde, nie wiedziałem. Kompletnie jakby to gdzieś umknęło mojemu researchowi, który przeważnie jest minimalny, też nie ukrywam, ze względu na to, że ja lubię... Zaskakiwać się.
Tak, nie, ale ja lubię organiczną rozmowę, a nie, wiesz, przygotowany, nie, no to ja to czaję. Skryptowany jakby, tak jak mówiłem zresztą wcześniej, że to wiesz, ja to robię z zajawki, to nie jest finansowane przez Bermatę, chociaż to jest mój produkt akurat, ale... Zajebista, no mega smaczna, aż żałuję, że w ogóle tutaj mamy jeszcze, dostaniesz do domu, dostaniesz taką ze smoczkiem, żeby się nie rozlewała, z niekapkiem, o. No, więc nie robię jakiegoś super researchu i robię to celowo, jakby, tak. Wiadomo, no, nie zapraszam tutaj ludzi, którzy... Wiem, że będę miał z kimś o czym pogadać. Jak zobaczyłem twoje zdjęcia, ja nawet nie pamiętam, jak w ogóle trafiłem na twoje zdjęcia, ale zobaczyłem twoje zdjęcia, mówię, kurde, fajnie będzie o tym porozmawiać. To jest... Bo zawsze to są jacyś twórcy i dlatego nie robię researchu i umknęło mi, że jesteś z Kielca, bo że nie jesteś z Warszawy. Ale ty pracowałeś przy takich grubaśnych projektach też, nie? Duże produkcyjnie o rzeczy robiłeś, ale co mi się podoba na przykład w twoich zdjęciach, to jest takie coś... To jest kompletnie odmienne od tego, co ja robię, to one często nie wyglądają na ogromne produkcje. Takie mam wrażenie. Mm-hmm, że one nie są takie rozbuchane. Tak, że one się takie wydają bardziej fotograficzne, ja bym to nazwał. Okay, wiesz, okay, co chodzi, okay, że okay. Ja na przykład jak robię zdjęcie, to staram się, żeby to nie wyglądało, żeby jak najmniej było w tym, żeby to było jak najbardziej graficzne i jak najmniej... Tak. Ale to jest to, co mi się... Naturalne i prawdziwe, wiesz. Rozumiem. Ja chcę totalnie stworzyć w ogóle coś... Nowy świat. Tak, dokładnie. Tak, to jest to, co mi się w twojej fotografii mega podobało. O, no. Zajebiście. Ja już mi się podoba ten odcinek, bo będziemy się klepali po palecach teraz, kurwa. Tak, tak, ale nie, bo ja wiem chyba, jak trafiłeś na moje zdjęcia, bo ja ci napisałem, że zajebiste masz foty. Tak? Wydaje mi kurwa, się, że to tak. Kurwa, to turbo miło, bardzo miło. I jak zobaczyłem te twoje rzeczy, to no już z jakichś tam też mam dobre kilka lat doświadczenia, to widziałem, że to po prostu widać, że to nie jest tak, że wziąłeś aparat i poszliście, wiesz, nad rzekę no tak. Z dziewczyną jakąś ładną i zupełnie przypadkiem ona znalazła się w hełmie kosmicznym. Na przykład. Chociaż nie było to wcale takie bardzo nieprzypadkowe. W sensie, no oczywiście ten hełm kosmonauty miewam ze sobą po prostu, ale na kogo trafi. W tym momencie już jest mój. Wprawdzie to nie jest dokładnie ten sam, który był na tym oryginalnym zdjęciu, o którym mówimy, bo tamten wypożyczyłem z Muzeum Orła Białego. Co ty dajesz w ogóle? Ale w tym momencie też mam w domu taki bardzo podobny, gdzieś tam kupiony na jakimś targu starości. Umawialiśmy się, że mieliśmy o fetyszach nie rozmawiać. Tak. Okej. Ja myślałem, że właśnie o tym. Już po prostu widzę te czaty na Tinderze. Ale bym cię widział w tym hełmie kosmonauty. Totalnie już za bardzo popłynąłem. W razie czego mogę użyczyć. No, jak no nie wiem, czy będziesz chciał z powrotem, tylko... No tak, tego nie przemyślałem. No właśnie, a jak to się wydarzyło z tym hełmem? W takim razie, bo mówisz, że nie taki, że w sumie to dosyć też przypadkowe. No. O tyle przypadkowe, że w zasadzie wtedy jak zaplanowałem sobie rzeczywiście takie zdjęcie, że zrobię po prostu w tym dziewczynę jakąś modelkę w tym kasku kosmonauty i pojechałem na plener fotograficzny i tam spotkałem właśnie Olę Kazimiercza, która jest na tym zdjęciu. No i w zasadzie to, wiesz, była trochę taka awkward sytuacja, że na zasadzie ja mówię, ej, wiesz co, nie znamy się, ale mam tutaj pomysł na zdjęcie, no ja tutaj modelką jestem w ogóle, super, nie? A ja mówię, ale mam tam w bagażniku w samochodzie taki kask kosmonauty, wiesz, już wiesz, że to brzmi po prostu, że jesteś debilem, nie? Trochę, nie? No. Ale zaraz ci powiem, co ja propos plenerów fotograficznych, no kontynuuj. No wiesz, bo to jest takie, jak zaczynasz w ogóle opowiadać, szczególnie jak moja fotografia w dużej mierze się jednak opiera na takich wyrazistych pomysłach, nie? Że to nie jest taka fotografia, którą, że o dobra, wezmę właśnie koleżankę nad Wisłę i sfotografuję ją. Dokładnie, tylko, tak, że no. Po prostu jakby gdzieś ta koncepcja już jest wcześniej, nie? Więc szczególnie u mnie, jak te pomysły są takie troszeczkę z pogranicza jakiegoś takiego surrealizmu, to jak ja mam tłumaczyć komuś te zdjęcia, które mam w głowie jakby wizualne, to jest jakby już widzę po prostu, że ktoś patrzy na mnie, no, trochę.
Więc staram się tego zazwyczaj nie robić po prostu i już tylko pokazywać efekt, no ale tutaj jakby chciałem wprowadzenie zrobić, no więc Ola była taka dosyć zaskoczona i zresztą... Ale na luzie? Na luzie, ale fajnie to widać też na tym zdjęciu, bo ono w samej konstrukcji, ono jest takie bardzo proste, bo to jest taki klasyczny portret tak naprawdę, nie? No to jest zrobione... Tak i nie, bo jakby jeżeli już byśmy się zaczęli totalnie geekować tutaj... To na przykład dla mnie bardzo ważnym elementem jest to, że ono sugeruje, że ona może być topless. Okej. Okay. Ciekawe, bo rzeczywiście... W sensie, że jakby tak, widać, że nie jest prawdopodobnie, bo tam jest jakieś coś, ale, tak. Ale jest tak skadrowane, że widać i dekolt, ale nie... wydaje mi się, że to jest fajne, bo na przykład... nie będę podawał nazwiska. Jest inny fotograf, który wykorzystuje bardzo też podobne, powiedzmy, motywy, ale on by te piersi pokazał. Okej. Że też czarno-białe zdjęcia robi, bo to zdjęcie jest czarno-białe. Tak. I tego nie czuję. A w takim czymś jest taka w ogóle taki erotyzm, który w ogóle tam nie miał koniecznie być nawet, ale on jest właśnie, dlatego jest dla mnie... Bo jest subtelny. Tak. I on jest, to jest super, bo ta linia jest często taka, wiesz, cieniutka tak. Bardzo, nie? Oczywiście, bo to jest też kolejny motyw, którym jakby fajnie się posługiwać w ogóle w fotografii czy w twórczości. Cycki. Czyli... tak jest. No to mamy to. Musiałem, sorry. Dobrze. Motyw takiej tajemnicy. Bo jak coś nie jest, wiesz, podane, to jest wszystko, wiesz, od Bressona. Na zasadzie, jak jest chłopczyk, który wyrzuca piłkę i tej piłki nie ma w kadrze, to jest zajebista fota, nie? Bo my ją wiemy, że ona tam jest. On też wie tam, że jest, ale jej nie ma na zdjęciu. Więc to jest tego typu motyw, nie? Takie rzeczy z premedytacją robisz? Myślę, że tak. Się uczepiłem trochę tego zdjęcia, ale nie tylko o to mi chodzi, oczywiście. Znaczy inaczej, a propos tej foty i o tym, to o czym ty mówisz, nie było zaplanowane. Czyli jakby, znaczy zaplanowałem to, że nie widać piersi. No wiadomo, bo skadrowałeś, tak? Tak, poza tym ona rzeczywiście była jakby tutaj ubrana, miała też ten kombinezon taki. Natomiast mi chyba inne aspekty ja dobieram w konstrukcji tego zdjęcia niż akurat to, ale jakby to, o czym ty mówisz, zdaję sobie sprawę w tym momencie, że to jest, bo już wiele osób mi o tym mówiło, zwracało mi uwagę, ale ja dopiero jakby to odkryłem w momencie, kiedy właśnie... Czyli jest jakaś przypadkowość jakby w tym też oczywiście, jakby, bo mi się wydaje, że to jest tak, że... powtarzałem chyba to już kilka razy w podcaście, byłem kiedyś na wykładzie La Chapelle'a, kojarzysz zapewne, i on powiedział, że on lubi mieć jak najwięcej zaplanowanych rzeczy na zdjęcia, bo wtedy może sobie pozwolić na to, żeby się wydarzyło jak najwięcej rzeczy niezaplanowanych. Dokładnie to samo robię. I ja też z tym dokładnie żyję jakby właśnie, że wtedy jak ja wiem, że jest 100% pewniak, ja wiem jakie zdjęcie zrobić, żeby ono zadziałało. Ale ono może nie będzie powalało na nogi mnie. I teraz jak mam to się czuję na tyle bezpiecznie, że wtedy mogę postawić coś na głowie do góry nogami, jakby wiesz. Dopowiem tyle, że dokładnie jakby mam tak samo, że właśnie przygotowując się do sesji staram się ogarnąć maksimum jakby rzeczy, które chcę mieć zaplanowane. Po to tylko, żeby mieć z tyłu głowy podczas zdjęć, że jestem już jakby tak pewny tej sytuacji, że po prostu to puszczam i jakby improwizuję i czekam w zasadzie na to, co jest dla mnie też najciekawsze w fotografii, czyli chwytanie momentów. Bo do momentu, w którym ja nie mam zaplanowane i muszę skupiać się na 50 innych rzeczach, które po prostu trzeba ogarnąć na bieżąco na sesji, to nawet w ogóle nie mam czasu, nie mam możliwości dotrzeć do tego elementu, żeby znaleźć ten moment. A jak sobie zapewnię taką bezpieczną przestrzeń, w której jakby mogę swobodnie działać, że to po prostu się na pewno uda, to mi daje już właśnie taką przestrzeń, w której ja mogę się puścić, nie? I po prostu działać. To jest super obserwacja, bo ja mam identycznie, bo moi znajomi, którzy nie są z branży, jakby wiesz, to wygląda po prostu abstrakcyjnie nieraz taka sesja, bo masz dwóch asystentów, tu makijaż, włosy, scenografia, coś tam. I zasadniczo nagle się okazuje, że w ich oczach ty naciskasz tylko spust i tyle, ale ci wszyscy ludzie pozwalają na to, żebyś ty mógł się skupić właśnie na tej tylko jednej rzeczy, czy to jest wizja, czy to jest w ogóle praca z osobą przed, czy to jest praca ze scenografem, żeby ustawić rzeczy tak, jak mają być, żeby było idealnie w kadrze i tak dalej. Więc mi się wydaje, że to jest bardzo
istotne, bo też zdarzyło mi się tak, nawet czasami zdarzyło mi się odmówić sesje, które były, powiedzmy, koncepcja była albo wymagania były jakieś tam, które oczywiście kupowałem, ale budżet na to był nieadekwatny po prostu. I to nie chodzi o pieniądze, tylko o to, że ja wiedziałem, że sobie, że jeżeli sobie na to pozwolę, to zwyczajnie ściągam na siebie nerwice. No tak. Jakby tak, wiesz, że po prostu będą się tyle rzeczy brać cały czas pod uwagę, cały czas od nich kurwa myśleć, żeby wszystko grało, a i tak na koniec nie będę zadowolony z efektu. Nie, tak, no bo po prostu to ci nie da możliwości, żebyś ty jakby przeszedł na to po prostu jakby o krok dalej, tylko po prostu zatrzymasz się na poziomie jakby tym produkcyjnym i ogarniania wszystkiego, że po prostu dokładnie. Jakby nie da ci to możliwości rzeczywiście wejść w ten tryb takiego fotografowania już na jakimś takim totalnym flow, nie? Ale zdarzyło mi się też mieć takie sesje bardzo takie ad hoc właśnie, że mam asystenta jednego, jedno światło, modelkę i jakąś tam lokację, którą sobie wymyśliłem, nawet nie wiem czemu. Wiesz, gdzieś jakoś takim flow to popłynęło. Tylko, że wtedy nie ma oczekiwań od klienta, to wtedy jest okej. Okay. Jakby on tak, mają tak. być zdjęcia, a czy będą, wiesz, jedno czy 15, to zasadniczo nie robi. Po prostu ma być fajne. Jasne, jasne. Nie, no to ja też mam tak, że po prostu, wiesz, te foty często robię po prostu dla samej zajawki, nie? Że jakby to jest to, co mnie jakby ściągnęło do fotografii. Ja dalej chcę też to robić, dlatego... A to właśnie co cię ściągnęło? Wiesz co, trochę też to, co ty powiedziałeś na początku, czyli to, żeby pokazywać tą otaczającą rzeczywistość trochę inaczej, trochę jakoś tak właśnie po swojemu, że zawsze mnie ciągnęło do tego, żeby jednak nie być takim dokumentalistą tego, co widzę, tylko taką osobą, takim twórcą, który zmienia tą rzeczywistość. Z drugiej strony wydaje mi się, że po prostu jeszcze na początku w szkole byłem na zajęciach plastycznych i rysowałem, malowałem, ale chyba po prostu brak talentu skłonił mnie do sięgnięcia po aparat. Słyszałem to tyle razy już naprawdę, że to z jakiejś książki musi być, słuchaj. Bo poradnik fotografa. Jak zostać fotografem? Pierwsze pytanie, czy umiesz rysować? Nie, masz szansę. Tak. Jest na początku quiz, jak odpowiesz na pytania, tak, czy dokładnie. Nie, to od razu możesz sięgać po aparat. Dokładnie. No to zajęcie nic innego. Taki z ciebie kurwa artysta. Ja miałem na przykład tak, że nie zawsze, ale w liceum już wiedziałem, że chcę być z czymś artystycznym związany. Pojawiła się fotografia i wiedziałem, że chcę być fotografem i to było straszne, bo się okazało, że nie chodziłem do szkoły przez to. W sensie, że jakby wiedziałem, że większość tych rzeczy mi się nie przyda na SP i tak. No tak. Ale zdałem, nie, jakby żeby nie było. Spokojnie, ja skończyłem polonistykę i w trakcie studiów jeszcze postanowiłem, że fotami się zajmę. Więc no było to zaskakujące, ale bo się tak szkoliłem w zasadzie, żeby być nawet, planowałem, żeby jakiś doktorat robić z filologii polskiej i zostać na uczelni. Wow. Więc to było też takie, no spora zmiana. I teraz właśnie jak sobie temu się przyglądam, że to nagle takie, wiesz, małe decyzje w przeszłości nagle decydują o tym, że po prostu twoje życie się w ogóle nagle, nowa ścieżka się otwiera, nie? No i to jest zajebiste, bo tak sobie myślę, kurde, w ogóle... Jak mógłbym zupełnie inne życie w tym momencie prowadzić, nie? No, może byś tutaj siedział w garniturze. Na przykład i z... Z muszką, wiesz. Tak, i z indeksem twoim. Powiem ci tak, na 100% nie filologia. Na 100%. To by się nie wydarzyło. Rozumiem. Ale, chyba, że no nieważne. Ale, no i co? Co cię skłoniło jakby właśnie do tego, żeby zmienić ten kierunek w takim razie? Wiesz co, znaczy ja też, no wtedy poznałem fotografię cyfrową, jakby to mi się wtedy spodobało najbardziej, że weszły wtedy cyfrówki i że można tyle zdjęć robić i nie trzeba tego patrzeć, wywoływać i tak dalej. Czyli tylko... nie jesteś jednym z tych wariatów, co tylko klisza? Jestem o tyle, że lubię teraz to bardzo. No. Ale jestem dzieckiem ery cyfrowej, zdecydowanie, nie? Okay. Jakby moje pierwsze aparaty to były cyfrówki. Ja teraz lubię ten charakter analoga, tą miękkość, jakby ten jakby charakter kliszy. A to zrobić? No, oczywiście, że tak. Natomiast
Tutaj też jest taka właśnie, ja staram się być jakby w tym względzie jakby bardzo otwarty i jakby bardzo rzadko się określam, że tylko coś musi być. Jakby, wiesz, dobieranie rzeczy po prostu pod twoje potrzeby. No jakby jeżeli jesteś osobą, która na tyle dba o ten aspekt estetyczny i ten aspekt estetyczny jest tym dominującym, dlaczego na przykład chcesz sięgać po analog, a powiedzmy, no nie wiem, finansowo cię to przerasta i wiesz, że jesteś w stanie zrobić powiedzmy pewne rzeczy cyfrówką i sobie po prostu te zdjęcia wyretuszować w taki sposób, że one wyglądają. To jest cholernie drogie, nie? No teraz to w ogóle jest jakiś kosmos jak dla mnie, no jakby w sensie, znaczy może nie to, że kosmos, ale ja pamiętam, że to jeszcze dosłownie z 5 lat temu to 3 razy tańsze jakby to wszystko było. Stary, ja mam gdzieś w domu jeszcze kasetę Polaroida 4x5 cala. Ja myślę, że to jest dzisiaj warte niezły bejc. No obyś dobrze ją przechowywał. O, nie wiem. Jest szansa. W sejfie? Bardzo. Nie w sejfie? A, no właśnie tak, w sejfie. Takim chłodzącym. Nie, no te wszystkie sprzęty jakby bardzo mocno poszły do góry, materiały poszły do góry, więc ja też mam sporo jakby jakiegoś takiego fajnego sprzętu fotograficznego, którego też już sporo z niego nie używam, ale jakby trzymam, no nie jestem mistrzem sprzedaży generalnie, raczej jestem mistrzem nabywania rzeczy, nie sprzedawania, ale myślę, że kiedyś rzeczywiście będzie taki moment, że będę mógł zrobić jakiś remanent w tych starościach. Twoje nazwisko po prostu pasuje do wszystkiego, ja widzę tą wizytówkę. Wiktor Franco, nabywca. Tak jest. Stary, no jestem rozwalony. Wracając do analogów, to ja też mam taką miłość do tego troszeczkę, a w sumie to bardziej do Polaroidów konkretnie. Mm-hmm. Polaroid ja tutaj generalizuję, chodzi o te takie, wiesz, instantowe akcje. Zresztą każdemu gościowi, widzisz? I to jest filologia moja polska. No, jestem niezłym gościem. Gościowi? Tak, gościowi. Gościu. Każdemu gościu. O. Widzisz? Na to się to przyda, na to się te studia przydały. Każdemu gościu robię zdjęcia. No właśnie, coś nie tak, tak? To, ja to ale idźmy w to. Idźmy w to. Gościu. Nie, gościu. Hej, gościu. Ty mnie tu gościu wiesz. W każdym razie, każdy gość. Tak. Ma zrobiony portret Polaroidem, który jest później wykorzystany jako okładka. O. Dlatego, że lubię. To właśnie jednorazowość, nie jednorazowość. No, unikatowość. Unikatowość tego jednego elementu i właśnie wkurwia mnie o tyle cyfrowy rzecz, że wiesz, to nie jest, to zdjęcie nie istnieje. Go nie ma. Tak, tak. Chociaż jakby myślę, że jakby iść dalej w tym kierunku, to ja jestem nawet skłonny iść w taki dyskurs, że w ogóle niczego nie ma. Czy to, przepraszam, czy to była kwantowa filologia? Kwasowa. Kwasowa. Filologia kwasowa. A to jest dokładnie to przecież, co studiowałem. Teraz pamiętam. Wiktor Franco, oświecony. Zajebiście. Okej, dlaczego wszystkiego nie ma, niczego nie ma w sensie? Nie, no tak, że wszystko jest iluzją, no po prostu. Okej. Ale chodzi mi o tą namacalność, no wiesz. Jakby, nie, no rozumiem, dlatego wiesz, jakby trochę cyfrowym, tak popłynąłem. No domyślam się, ale lubię, że to jest fizyczne, że to jest jasne. To jedno zdjęcie i ono się, jak będzie pożar, to tego kurwa nie będzie, no. Jasne, to ja mam zajebisty motyw z tymi Polaroidami. No. Bo 2 lata temu byłem w Stanach, w Kalifornii i tam sobie postanowiłem, że zrealizuję taki projekt. Z tymi autami. Z tymi autami. Kminiłem sobie, jakbym chciał te fury sfotografować, bo mam ogólnie zajawkę na fury i te amerykańskie są po prostu dla mnie, no, dojebane. Więc myślałem, jak te fury sfotografować i sobie po pierwsze jakby wymyśliłem, że to będzie taki rzut zawsze na każdy ten samochód, będzie taki prostopadły typu jak z kadrów u Wes Andersona, że po prostu, wiesz... ale zacząłem kminić, że kurde, jakby to było, że jakbym był takim chłopakiem, który się wychowywał w Ameryce i miałby powiedzmy tam 10 lat i mu w szkole zadali, żeby narysował przyszłość. No to by narysował te samochody, które go otaczają, czyli powiedzmy takie właśnie z lat 70., 80., tylko by narysował je latające, nie? Bez kół. Jetsonowie. Jetsonowie, no dokładnie.
Więc mówię, kurde, chcę je tak sfotografować. No i tak jakby te wszystkie fury sfotografowałem na zasadzie, że po prostu one nie mają kół, a jednocześnie są na tych polaroidach. No dobrze, ale zrobiłeś to analogiem rzeczywiście? No i tutaj właśnie wchodzi ten trik, który jakby uważam, że jest również genialny. No, oczywiście. Ponieważ zrobiłem te wszystkie foty telefonem. No. A później wziąłem sobie, oczywiście wrzuciłem je do Photoshopa i usunąłem tu kółeczka. I później wydrukowałem je na drukarce Instaxowej. I w tym momencie to jest właśnie takie z mojej strony takie pogranie sobie z tym przekonaniem, o którym ty mówisz, że jakby lubisz tą unikatowość tej analogowej fotografii, bo w tym momencie jak ja daję ten zestaw ludziom, tam 20 zdjęć samochodów bez kół wydrukowanych jakby na Instaxie fizycznie, to ludzie oglądają to i mają po prostu po takich 10 sekundach nagle jakiś mindfuck. Ale o co tu chodzi? Czemu ten nie ma kół, skoro jest to prawdziwe, bo mam to na Instaxie? No tak, nie? Tylko że to jest kolejne oszustwo, które robimy jako fotografowie. Tak, tak, ale tu jest takie, to oszustwo jest trochę takim właśnie z mojej strony takim właśnie pograniem sobie z tym naszym wyobrażeniem odnośnie tego, co jest prawdą, co nie jest prawdą, jak to się wszystko nagle już miesza i jakby ciężko w zasadzie jakby do nie, tego dociec. Super, do bo ja nie widziałem tego fizycznie. To rzeczywiście to jest, robi robotę totalną, bo widziałem to jako u ciebie na Instagramie też. Właśnie, na Instagramie jesteś Wiktor Franco po prostu? Zapraszam, obejrzyjcie. Ja również. Widziałem polaroidy, po prostu takie zdjęcia polaroidów. Tak. No i to tak jakby nie zrobiło na mnie o tyle wrażenia, że właśnie wiem, że to i tak już zmanipulowane, no, więc... Więc jakby domyśliłem się, że to też jest manipulowane, że no to jest polaroid, ale to, że to jest fizyczne, to jest zajebiste. Tak, to i też fajne jest to, zobacz, przepraszam, zaraz ci tam coś, cokolwiek powiedzieć jako gość. I właśnie fajne jest to też, jak myślisz o tym, nie, że tak naprawdę robiąc projekt już zastanawiasz się nad tym, jaka będzie jego prezentacja. I to jest turbo istotne we wszystkim. I tutaj bym się kłócił, że to jest właśnie taki artyzm już totalny, bo projektujesz troszeczkę to i skłaniasz kogoś do jakiegoś myślenia, wiesz, projektujesz to, jak on to odbierze. Chociaż projektowanie może też jest złym tutaj określeniem. To akurat w tym aspekcie się zgodzę, że to ma przejawy tego właśnie artyzmu, jakby ten projekt, bo jakby czy to już, bo to jest jakby abstrahując, czy on jest dobry, czy jest niedobry, ale jakby właśnie całe złożoność jego i myślenia o nim jakby gdzieś właśnie w tym kierunku idzie, nie? No, i zadawać pytania, jakby tak, to jest tak, fajne, tak, nie? Tak, że gdzieś ta głowa musi iść dalej, ale często to robisz tak, że właśnie zaczynając projekt już wiesz, jak to... będzie gdzieś dalej wyglądało? Bardzo często. Raczej w tym momencie, jak już rzeczywiście robię po prostu projekty jakieś własne, to są one wynikiem takiego grubszego przekminienia tematu. Na przykład też mam taką serię z taką czarnoskórą dziewczyną, z amerykańską furą na pustkowiu. To znowu o tej serii myślałem sobie, że chciałbym zrobić taką sesję w stylu filmów Tarantino. I sobie zacząłem kminić, że z czego ona się będzie składać. No, czyli właśnie jakaś amerykańska fura, czyli ma ten aspekt takiego trochę gangsterki jakiejś, coś tutaj jakieś, no bo to są tego typu klimaty u niego. I później w efekcie wiedziałem, że potrzebuję też chciałem zrobić taki kadr, bo wiedziałem, że to będzie jakaś dziewczyna, powiedzmy właśnie, która coś ma na bakier z prawem, jedzie gdzieś na jakieś pustkowie, czy tam odbiera jakiś, powiedzmy, swój łup, albo ukrywa coś. Jeszcze nie miałem tego dokładnie przekminionego, ale myślałem sobie, że muszę mieć taki kadr z góry na biurko policyjne, na którym no, są różne rzeczy rozłożone, takie powiedzmy jakaś broń, papierosy i między innymi list gończy za tą dziewczyną, żeby było to takie wprowadzenie do historii, nie? No i zacząłem szukać takich listów gończych z lat 70. I trafiłem na stronę FBI. Rzeczywiście tam był list gończy za Yvonne Davis, która była taką działaczką w latach 70. Działała na rzecz mniejszości jakichś takich etnicznych. Była też w takich ugrupowaniach studenckich. Ona była studentką prawa. I została rzeczywiście oskarżona o morderstwo. Okej. No i ja czytam tą historię i mówię, kurde, i w ogóle zdjęcie tej laski
Nagle w ogóle totalnie mi się zbiega z tą dziewczyną, którą wybrałem do tej sesji. Mhm. Mówię, ja pierdzielę, w ogóle jaka historia. Więc jakby zacząłem sobie już modyfikować na bazie tego, co dostałem z tego listu od jakby FBI, zacząłem sobie tworzyć tą własną historię. Czyli dokładnie tak, jak robi Tarantino, czyli bierze jakąś historię, tak jak na przykład, no nie wiem, z Hollywood, zabójstwo Sharon Tate i jest to tak zmodyfikowane, że nagle dostajemy w efekcie historię taką trochę, jakbyśmy ją chcieli, żeby ona przebiegła, czyli że ta Sharon Tate tak naprawdę przeżywa, mamy takie katarzis jako odbiorcy tego, bo się spodziewamy, że tam będzie zaraz jakaś masakra u Polańskiego, a po prostu a ten Tarantino nam daje, nie, ta historia mogła się tak wydarzyć, więc jakby tutaj tak samo robię, biorę sobie autentycznego bohatera, i modyfikuje tą historię w taki sposób, jaki chce, nie? Więc już to jest jakby stanowi taki super bazę pod taki scenariusz, tak naprawdę jakiś fragment filmowy, który, wokół którego ja mogę sobie zbudować sesję, nie? No to jest ekstra przykład, który obrazuje jakby twój proces też, nie? Zawsze w ten sposób działasz, czy w sensie, że właśnie bierzesz sobie coś takiego realnego i robisz to nierealnym? Bardzo często. Bardzo często. Na pewno jest tak, że wielokrotnie jakimś takim punktem wyjścia do zbudowania dla mnie historii jest znalezienie miejsca. Że to miejsce jest tym punktem wyjścia, bo jakby dla mnie miejsce narzuca już mi historię jakąś. Do tego miejsca ja dokładam sobie czas, kiedy robię te zdjęcia, czyli to jest pora dnia, noc, wieczór, popołudnie, które jakby to światło, które o danej z tych pór jest, tak naprawdę z tego miejsca robi bardzo różne miejsca, więc ja sobie wybieram to światło, które mi stworzy atmosferę w tym, w tym miejscu. Mm-hmm. Czyli mam jakby miejsce, które daje mi historię, czas, który, czy światło, które daje mi atmosferę i do tego dokładam, powiedzmy, bohatera i jakieś elementy scenografii, czyli na przykład samochód, czy cokolwiek, co jakby uautentyczni tą historię, a bohater wniesie w to emocje. I w zasadzie to jest... I macie zdjęcie Wiktora Franco. Tak, to jest to. To jest, to. To jest przepis. Wiesz co, to jest fajnie, że to o tym powiedziałeś, że jakby to auto jest scenografią, bo mam wrażenie, często, zresztą mam też, myślę, że często u młodych twórców, którzy mają zajawkę na coś, że czasami jakby ten obiekt staje się ważniejszy, czy ta scenografia na przykład, przez to, że to jest zajawka, ona staje się jakby ważniejszym elementem niż opowiedzenie jakiejś historii. A bez tej historii to jest tylko zdjęciem auta. Wiem, o czym mówisz. To jest właśnie to takie... Sorry, że ja tak wchodzę w słowa. Ale właśnie dokładnie też jakby to jest to, co też sobie kminiłem, że tak naprawdę właśnie te elementy, które są u mnie na fotach, trochę przestają być, czyli samochód nie jest jakby samochodem. On przestaje być tym jakby elementem użytkowym, że o, tutaj jest samochód, tylko on się staje jakby scenografią do ogrania w sposób fotograficzny, nie? Czyli jakby trzeba spojrzeć na to jako na pewną bryłę. Oczywiście jakby ta bohaterka może się w jakiś sposób tutaj współdziałać jakby z tymi elementami. No ale to jest kluczowe, żeby ona współdziałała bo jak weźmiesz laskę, posadzisz ją na masce, no to okej, ale dlaczego? No tak. I kurwa po co? No tak. Tak. Jakby wiesz, to nie jest CKM z lat 2000, kurwa. I często mam wrażenie właśnie, że inaczej, jest bardzo cienka linia po prostu chyba w tym. Szczególnie właśnie jak powiedziałeś, amerykańskie auta. W Polsce widzę, że jest trochę taka też zajawka na to, przez to taką niedostępność pewnie też tego, ale ogólnie, chociaż są niesamowite. Ja takiego mam znajomego, bo ty gdzie byłeś? W Stanach? W Kalifornii. W Kalifornii. Ale jeździłeś po Kalifornii? W Los Angeles, San Francisco. Okej, to właśnie mam takiego znajomego w Los Angeles, który tylko starymi autami jeździ. Nie pamiętam teraz, kurde, jak się nazywało to auto, bo to nie jest jakaś moja turbo zajawka, ale on miał tył taki, że tak w taki dziób normalnie mu się bagażnik zjeżdżał. Okej, chyba wiem, który. I do tego było jakby tylko te piękne po prostu auto. I stary, jeszcze jak to wsiadałeś w to, no to było kurwa kawalerka. To jest ogromne. I jeszcze on mówił, że to jest w ogóle największy silnik, jaki był kiedykolwiek wstawiony do auta osobowego, który oni produkowali seryjnie, a później te silniki dokładnie wstawiali tylko do ciężarówek. Okej. Więc rozumiesz, w ogóle wiesz, on mówił, że on był stylistą, jest stylistą i mówił, że jak
musiał daleko gdzieś jechać, to musiał wypożyczyć auto, bo mu się kurwa nie opłacało po prostu, bo na paliwo wydawał tyle, co zarabiał generalnie na zdjęciach. Nie? Ale miał taką zajawę, że ten, no, potrafię zrozumieć to, ten wkręt, tylko że łatwo jest właśnie zabrnąć tak, w taki... No, jakby to jest atrakcyjne. No, jasne, tak. Że gdzieś ten środek ciężkości nagle się jakby przenosi. Tak, nie? Jak mówisz, usuńmy te kółka i wydrukujmy to na polaroidach i to się staje w ogóle zupełnie inne. Jakby to jest w tym historia w ogóle. Ci Jetsonowie, jak ja zobaczyłem te zdjęcia, to mi się to teraz skojarzyło. Poza tym oczywiście ja też, no bo są to zdjęcia takie na pograniczu jakiejś kreacji, ale również są jakimś tam dokumentem, no bo przecież wiadomo, że ja te samochody po prostu spotykałem na ulicach, więc to jest dla mnie też ekstra. Jak się układa ta przestrzeń wokoło nich, że jak tak naprawdę staje się to też te foty, mimo że one są jakąś kreacją, stają się dokumentem takim socjologicznym na temat, jak trochę żyją Amerykanie. Jak te fury się super komponują z tą przestrzenią, jak w ogóle uzupełniają tą przestrzeń, bo znowu jak pojechałem do San Francisco, to tam chyba w wyniku, że to jest po prostu Dolina Krzemowa i high-tech i tak dalej, to po prostu nie było w ogóle tych fur takich lat 70., 80., tylko były po prostu wszystkie elektryki. I nagle one na tle tych wiktoriańskich domów pięknych, dojebanych, po prostu wyglądało to karykaturalnie. Tak. Totalnie. I jakby tak odbierało klimat, że ja mówię, nie, no w ogóle po prostu nagle taka fura, która stoi ci przed domem, potrafi ci zbudować jakby w ogóle totalnie nowy świat, nie? Znaczy, bo wiesz, ja, mi się wydaje, że w ogóle fajne jest wyjechanie gdzieś jakby to określić. Inaczej, spędziłem troszeczkę czasu w Stanach i jak na przykład przyjeżdżali Hiszpanie na zdjęcia, jakiś tam redaktor czegoś, no to oni chcieli wszystkie te sztampowe rzeczy, które są, wiesz, Venice Beach i napisem Venice, żeby było, jakby rozumiesz. I tego nie chcesz robić, jak tam jesteś po prostu, bo mówisz, kurwa, przecież to jest w ogóle tak ograne, ale będąc tutaj, to jest ja pierdolę, to jest zajebiste, nie? I wydaje mi się, że szukanie tego i jest jakimś takim kluczem też, wiesz, żeby coś ciekawego powiedzieć. W sensie właśnie, ja się zawsze zastanawiam, wiesz, no pojedziesz, przecież bym pojechał do Katowic, nie byłem nigdy, przynajmniej nie do Katowic, tylko do Kielc. Nigdy w życiu w Kielcach nie byłem. Ciekawe, bo bardzo często ludzie myślą Katowice z Kielcami. Raz jedna... Buzaka, proste. Raz jedna dziewczyna miała przyjechać do mnie z Warszawy, jeszcze mieszkałem w Kielcach i wsiadła w pociąg do Katowic. O, zajebiście. No. I to jest twoja żona. Nie, bo nie dojechała, nie? Jej strata, stary, jej strata. No, w każdym no, że w Kielcach. Ja bym był w Kielcach, to myślę, że znalazłbym coś takiego egzotycznego. Jakby same Kielce były pewnie... Znalazłbym coś egzotycznego, chociaż pewnie są rzeczy, których mogę się spodziewać na podstawie tam mojej znajomości Polski. Tak, no bo to jest tyłem, jakby jednak, powiedzmy, pokrewne. Tak, ale Stany są bardzo egzotyczne dla Europejczyków w ogóle. Tak. I w drugą stronę oczywiście. W ogóle co mnie urzekło na przykład wizualnie w Ameryce, to jest to, że tam wszystko jest stare. Tam nie ma nowych, znaczy stare, kurwa, wiesz, dla nich 100 lat to jest zabytek, no, ale stare w takim sensie, że to nie jest stare takie idealne, jak tam się wydaje, że tam jedziesz, tam jest nie wiadomo co tam. Tam ogólnie to jest w większości brak stylu i kurwa wiocha, no. No, i w tych dużych miastach jak najbardziej też. Tak, chociaż jakby właśnie dla mnie, ja akurat Los Angeles też zwiedzałem sobie na rowerze i... To bardzo nietypowo, bo to jest kurwa kawał drogi. No, oczywiście wiadomo, że jakby widziałem jakiś tam po prostu wycinek tego, ale jakby to, co mi się mega, mega podobało, to po prostu to, że w zasadzie każda dzielnica ma swój jakiś unikatowy charakter, mimo wszystko te domy w obrębie tej dzielnicy są od siebie różne, że każdy jest trochę inny, a jednocześnie mają ten element taki wspólny i też to, co ja lubię bardzo w ogóle też w fotografii, w ogóle w przestrzeń, że tam po prostu było, nagle się znajdujesz jakby w miejscu, w którym jest mnóstwo przestrzeni, szerokie ulice, jakby cały czas dociera do ciebie to jakby to światło, że to jest taki inny charakter właśnie niż ten europejski. Znaczy tam jest w ogóle zajebiste światło. No jest zajebiste. No. To jest jedna rzecz. A propos przestrzeni i pracy fotografa, to Tony Kelly, z którym ja pracowałem właśnie bardzo dużo w Stanach,
to on miał, tak, żył taką domeną i często ją stosował w krytycznych takich sytuacjach, kiedy nagle, kurwa, dobra, nie mamy zdjęcia, co jest, kurwa, trzeba coś wymyśleć. Stosował domenę znowuż Newtona, który mówił, że w obrębie tam kilometra swojego hotelu jest w stanie zrobić, kurwa, całą kampanię. I tak robiliśmy często, że gdziekolwiek to by nie było, że się nie oddalaliśmy, po prostu szliśmy dookoła, kurwa, hotelu i znajdowaliśmy miejsce, kurwa, gdzie tam jakaś historia się coś wydarzy, coś, jakiś punkt zaczepienia po prostu. Tak. To jest kwestia tego ograniczenia siebie czasami do tej jednej rzeczy. I to jest, spoko. A jeszcze tylko ostatnią rzecz powiem i już będziesz mógł się udzielać. A propos jeszcze Los Angeles, to mi się kojarzy właśnie bardzo. W ogóle Newton zginął w Los Angeles na atak serca, nie wiem czy kojarzysz. W hotelu w Chateau Marmont miał atak serca w hotelu na Sunset Boulevard. Ale to dobre miejsce. Tak, to jest kozackie miejsce. Chyba zresztą nie tylko on tam na atak serca zginął. Czy ale modne na tego typu atrakcje. No. Ale jest przecież ten projekt sławny, teraz nie pamiętam oczywiście nazwiska tego fotografa, który się nazywa Sunset Strip. Mhm. Nie wiem, czy kojarzysz. I to jest w ogóle taka książka zajebista. Kurde, cholera, nie pamiętam. Czarno-białe zdjęcia, analogiem robione jeszcze, no bo to nie było innego wyjścia, gdzie on przejechał cały Sunset Strip, który jest bardzo długą ulicą, fotografując takie omfa w ogóle front i drugą stronę tej ulicy. Okay. I później wydał to jako taką harmonijkę. I obie strony ulicy są jakby jak lustrzane odbicie, wiesz, że cała książka to po prostu jakbyś przejeżdżał generalnie i widział każdą stronę. Zajebiste to jest. I to było w czasach, kiedy, wiesz, jakby Photoshop to no. Ja tylko nawiążę do tego, że też lubię to ograniczanie się. Że w momencie, kiedy, że ograniczanie wzmaga naszą kreatywność. Że jakby dopóki jakby mamy właśnie mnóstwo jakby możliwości i jakby możliwość wyboru spośród tych możliwości, to jest prosta droga do tego, żeby się w tym wszystkim pogubić. Jak sobie zawężymy pole poszukiwań i jakby maksymalnie zawężymy nasze opcje, to wtedy nasza kreatywność wzrasta i jesteśmy w stanie wykorzystać każdy element w 100%. To ja wiem, że ten cały odcinek brzmi bez kitu, jakbyśmy, kurwa, tutaj usiedli, żeby się klepać, kurwa, po plecach. Ale ja zgadzam się 100%, bo na przykład ja też tak robię, że ja muszę się zmusić do koncepcji na przykład na zdjęcia. To nie jest, znaczy, czasami się zdarza, że wiesz, jesteś pod prysznicem i nagle ci wpada jakiś pomysł i, kurwa, jest to takie romantyczne, zajebiście, bo przecież to jest takie artystyczne. Ale częściej, dużo częściej jest tak, że ja po prostu muszę powiedzieć, dobra, teraz będę myślał o tym i o tym projekcie i jak go zrobić. I siadam przed komputerem i mówię, dobra, pierwsza rzecz to, okej, to wejdę na Pinterest, Google, cokolwiek, wpiszę frazę, która gdzieś mi się coś kojarzy i zaczynam po prostu jak najbardziej się właśnie ograniczać i czasowo i tak dalej. Daję sobie jakiś tam czas, bo muszę to zrobić w godzinę, wymyślić cokolwiek, jakiś punkt zaczepienia i wtedy dopiero coś z tego jestem w stanie, wiesz, urodzić, ale w momencie, kiedy jest tak, co można by zrobić? Może. No tak, no. Zasadzie. Może wszystko i nic. Może nic. No. A jeszcze chciałem się zapytać właśnie, jak już o tym mówimy, o proces. Czy masz zawsze właśnie taki, wiesz, no bo wiadomo, jedno to jest klientem, jak pracujesz, to jest trochę inaczej, a trochę inaczej jak znaczy potencjalnie, może się mylę, jak robisz jakiś tam swój projekt, którym właśnie masz zajawkę, bo lubisz auta amerykańskie, nie? Wiesz co, oczywiście ten proces może być bardzo różny w zależności od tego w ogóle, w jakiej konwencji fotograficznej się gdzieś tam obracamy, ale dla mnie, bo to jest trochę pytanie tak naprawdę o inspirację. I jakby ostatnio jakby kminiłem sobie, z czego tak naprawdę, co mnie inspiruje. I oczywiście jakby można to sprowadzić do takiego poziomu, inspiruje mnie książki, muzyka i film. Natomiast chcę uratować delfiny przed wyginięciem. Tak. Natomiast zacząłem tak minić na jakby trochę głębiej to i doszedłem do tego, że inspiruje mnie nuda najbardziej. Że w momencie, kiedy ja jestem już, powiedzmy, robię jakiś projekt i jak już go zrealizuję,
to zazwyczaj mam tak, że już drugi raz jakby w ten sam mechanizm nie chcę wchodzić jakby i wtedy powiedzmy zaczyna mi się to w jakiś sposób nudzić, jakiś styl fotograficzny, jakiś sposób patrzenia i w momencie, kiedy jakby mnie to nudzi, to ja automatycznie w sobie otwieram się na to, że są w stanie dotrzeć do mnie jakby bodźce z różnych bardzo dziedzin w ogóle z otaczającego świata, czyli po prostu otwieram jakiś taki swój radar na to, że coś się może wydarzyć, co mnie zainspiruje. Jak tylko dojdzie ten bodziec do mnie, to ja jestem go w stanie natychmiast jakby uchwycić, bo jestem na to otwarty. A w momencie, kiedy ja jestem w procesie, to jestem maksymalnie tak skupiony na tym, że jednocześnie nic nie jest w stanie jakby do mnie dotrzeć, bo ja po prostu robię to. Więc jakby ta nuda powoduje to otwarcie u mnie. Okej, okay, to jest ciekawe. Nie zastanawiałem się nad tym w ten sposób nigdy. A jakbyś miał... już nawet proces procesem, ale już niech to będzie fotografia konkretnie. Mhm. Jakbyś miał wymienić, nie wiem, trzy rzeczy, które są najważniejsze w dobrym zdjęciu. W sensie od strony takiej przygotowawczej, wiesz, na zasadzie właśnie, jak miałbyś komuś dać przepis na zajebiste zdjęcie, zajebisty portret, bo jakby chyba za takie warsztaty trzeba u ciebie zapłacić. Tak. A teraz w Petkashoots tak. Macie to za darmo. Wiesz co, to jest też tak, znowu jak, bo ja rzeczywiście często się też nad tym zastanawiam, że powiedzmy biorę jedną fotę, patrzę na nią i myślę sobie, nie no, w ogóle zajebista fota, a druga obok, która jest trochę podobna, już nagle tego nie ma, co tamta. Mhm. Więc co powoduje, że w ogóle jakby jedno zdjęcie jest lepsze od drugiego, albo co powoduje, że dana fotografia jest dobra albo niedobra. I oczywiście... też jak się temu przyglądam, no to trochę zależy od fotografii, bo w jednej fotografii, tak jak już zresztą też rozmawialiśmy, że powiedzmy ten nacisk jest położony na jakiś aspekt i pozostałe aspekty nie są specjalnie ważne, no na przykład w takiej fotografii powiedzmy bardziej kreacyjny, no to ważny jest na przykład ten pomysł. I jakby ja bardzo często też te zdjęcia... no nawet specjalnie, nie przekładam się specjalnie do jakichś takich aspektów technicznych, żeby ono było takie trochę raw. Więc jakby ten pomysł jest na tyle silnym elementem na zdjęciu, że po prostu pozostałe, czyli tam powiedzmy, no nie wiem, światło, stylizacja, miejsce i tak dalej, nagle nie mają takiego znaczenia. Mhm. Ale oczywiście weźmiemy inną fotografię, czyli no nie wiem, powiedzmy jakieś fotografię still life'ową, gdzie nagle będzie miało totalnie znaczenie to, jakie to jest światło, jaka to jest powiedzmy ostrość, jak działają światło, cień i tak dalej, więc to mogą być bardzo różne elementy, które decydują, że okej, dana fotografia jest, składa się z tych dobrych elementów, a inna z tych gorszych. Natomiast na pewno w portrecie... to decyduje w zasadzie jakby też ten aspekt, który często ludzie jakby po prostu mówią o tym, że fotografia musi wzbudzać emocje. I ja gdzieś tam na pewnym etapie właśnie już jak zabrałem się za fotografowanie ludzi, to też się spotkałem akurat na swojej drodze z takimi zdjęciami, które gdzieś bardzo mocno stawiały na ten aspekt emocjonalności tej fotografii, rezygnując powiedzmy z jakichś aspektów właśnie jakiejś takiej... że mnie nigdy też nie ciągnęło do jakiejś takiej doskonałości w mojej fotografii. Natomiast bardzo tą doskonałość jakby lubię obserwować też u innych. Taki perfekcjonizm. Natomiast u siebie bardziej to tak widzę, że trochę te niedoskonałości, trochę te brudy w fotografii powodują, że ona trochę bardziej staje się prawdziwa. To znaczy tak jakby nasza natura ludzka trochę nie jest jakby, nie ma w sobie tej doskonałości, przez co pewne błędy, wprowadzenie pewnych błędów i niedoskonałości do fotografii sprawia, że ona staje się prawdziwsza. Wiesz co, fajnie, że o tym wspomniałeś, bo to nawiązuje bardzo mocno do tego, czy wcześniej rozmawialiśmy, czyli o plenerach fotograficznych. Mhm. W takim sensie, że nigdy nie byłem na takim, ale wyobrażam sobie. No, to dajesz. Teraz słuchaj, co sobie wyobrażam. Nie, bo ja się śmieję zawsze. Mój taki znajomy holender fotograf, on nazywa takich ludzi photo cowboys. Mhm. I to są takie ziomki, kobiety, to są ziomki, zdecydowanie, którzy mają, wiesz, szelki odpowiednie,
system zapinania aparatu, żeby on był gotowy w każdej chwili, plus mają przycisk z pustu migawki w taki, żeby się palec nie zaślizgiwał ze specjalnym czymś tam. I jakby ten techniczny element jest tak wciągający i był moment, kiedy ja też byłem bardzo mocno w to wciągnięty, tylko pewnie bardziej od tej strony nawet postprodukcyjnej, gdzie tam jeszcze sam wtedy, no dawno temu retuszowałem czy coś, to wkręcony byłem w to, kurwa, jak po prostu, nie wiem. Dzik w żołędzie. Dzik w żołędzie, tak. I przeważnie foto cowboys fotografują najchętniej nagie, dużo młodsze od siebie dziewczyny. Inne słowo na foto cowboys jest stulejkowicze też na przykład. Wymiennie stosowane. Wymiennie. W zależności od potrzeby. I to powiedział filolog polski. W każdym razie taki wyjazd na plener fotograficzny kojarzy mi się, no tak jak mówię, nigdy nie byłem i pewnie oceniam to nieprawidłowo, ale kojarzy mi się właśnie z jakąś taką realizacją. Fotografia to jest jedno, ale w drugiej kwestii, że to jest taka realizacja, i ja nie mówię o tobie, nie nabijam się z ciebie, tylko widziałem, znam ludzi, którzy jeździli na plenery fotograficzne i wiem, że to nie tylko chodziło o fotografię, ale w dużej mierze na przykład o to, żeby obcować z modelkami. Jasne. Po prostu. Jasne. Myślę, że w ogóle wielu fotografów po to sięga po aparat, mam wrażenie, nie? A to jest też ciekawy aspekt tego wszystkiego, bo w liceum na przykład podrywałem dziewczyny na fotografa, zdecydowanie, ale no to wtedy miałem naście lat. Dzisiaj mi nie wypada nawet, już pomijając fakt, że oczywiście bym tego nigdy w życiu nie robił. Ale a propos fotocowboys, zastanawiam się, jak taki plener rzeczywiście wyglądał, bo wspomniałeś w kontekście tego. Wiesz, ja wiem, że to jest fajny event, który może dać ci szansę do niewielkim kosztem zrealizowania jakichś zdjęć, które normalnie by kosztowały. Jakbyś miał to od zera sam zrobić, to by kosztowało po prostu mnóstwo więcej. I to potrafię zrozumieć, ale jestem troszeczkę właśnie uprzedzony do tego, bo zawsze mam wrażenie, że to jest nieetyczne po prostu. Na przykład organizuję warsztaty swoje i z chłopakami, którzy mi pomagają organizować warsztaty, była rozkmina, czy na przykład wziąć jakąś fajną modelkę i zrobić to takie aktowe trochę, nie? Jakby gdzieś tam w moich zdjęciach zawsze jakiś seksualny element, powiedzmy, że się pojawia, ale taki raczej subtelnie. Ale czy na przykład tego nie zrobić, właśnie coś w tym stylu, i stwierdziliśmy, że tego nie zrobimy, bo jakby przyszli do mnie fotokowboje na warsztaty, to bym, kurwa, nie dał rady. Po prostu bym mówił do nich stulejkowicze, kurwa. I tak by się skończyło, niestety. Tak więc zapraszam na warsztaty. Jakby ale nie wszystkich. Tak, no wiesz co, tak jak, nie wiem, czy to jest, znaczy być może to jest też charakterystyczne, że być może jakby plenery też przyciągają jakby takie osoby, ale też widzę to w taki sposób, że no po prostu rzeczywiście tak jest, że mam wrażenie, że niektórzy jakby fotografowie są nimi, dlatego że jakby jest to okazją do tego, żeby po prostu sobie pooglądać nagie dziewczyny, nie? Że jakby to... W czym nie ma nic złego teoretycznie. To znaczy, tylko że wtedy jakby są inne miejsca też do takich rzeczy. Znaczy, no. Czy to jest jakby złe, czy dobre, to jakby mnie tam już mało jakby interesuje. Bardziej mnie to interesuje, że ja to widzę na focie. I jak ja dostaję ten produkt w postaci zdjęcia, to ja jakby widzę tą intencję. I to mi tylko jakby w tym przeszkadza, że ja po prostu to jest, znaczy nawet nie przeszkadza, że po prostu to mnie przestaje interesować. To jakby zgadzam się. I znowu się klepiemy po plecach, tak to chciałem wspomnieć. Tak więc w tym odcinku Maciej Pestka, Wiktor Franco klepią się po plecu. Nie, to zabrzmiało w ogóle zupełnie nie. Jak ktoś to bez obrazu słucha tego, to mogło zabrzmieć niestosownie. I zmieńmy temat już, co? Możemy? No jasne. Wracając do plenerów fotograficznych, to super jest ta obserwacja, że to rzeczywiście widać na zdjęciu, i mam wrażenie też, że... Bo inaczej, jak się odnosisz do pracy z modelką, jak już się upaliśmy tych modelek, to niech będzie modelka. Jak
podchodzisz do tego, bo na przykład ja mam wrażenie, że jeżeli musi być też flow, jakaś energia i znowu to jest coś takiego, co bardzo łatwo wykorzystać do złych jakichś intencji, ale takie gadanie, ale chodzi mi o to, że wiesz, niech to będzie nawet model, ja na przykład, ty zresztą też robisz sporo muzycznych rzeczy, tak. To musi być jakiś flow, musi być jakieś zaufanie w ogóle, na przykład w pomysł też, o którym mówiłeś, nie? Ja mam też wrażenie, że opuszczenie takiej gardy, szczególnie w przypadku na przykład muzyków, jest czymś bardzo... Dla mnie to jest ogromny sukces, bo ja wtedy widzę to na zdjęciu też, że ta garda zeszła już, że ta gęba została odrzucona całkowicie, może nie całkowicie, ale gdzieś odrzucona i ta osoba mi zaufała na tyle, że oddała po prostu... Jasne. Tak, to dla mnie jest też zawsze związane z takim czymś, że szczególnie jakby w współpracy właśnie z muzykami obserwuję to, że jest to zawsze jakaś taka wymiana i że jakby ja na ten czas zdjęć w jakimś tam sensie muszę się zakochać jakby w tej osobie, którą fotografuję. Jakby ja muszę dostrzec w niej to, co mi się w niej podoba. Okej, ale szukasz tego jakby intencjonalnie. Szukam, ale to mam wrażenie, że się dzieje samo. Czyli jakby też zaobserwowałem to właśnie, jak był taki okres, że bardzo dużo fotografowałem właśnie testów agencyjnych, czyli de facto powiedzmy w ciągu tygodnia spotykałem powiedzmy 7 nowych zupełnie osób, które każda z nich ma inny charakter, inną osobowość, inaczej jakby z tobą rezonuje. I mogły to być, wiesz, przepiękne po prostu, one jakby dziewczyny czy modele, modelki czy modele byli też już w jakimś stopniu wyselekcjonowani przez agencję, czyli jakby ktoś w nich coś dostrzegł. Ale dopóki ja nie byłem w stanie jakby, czyli przychodzi do mnie po prostu przepiękna modelka i jednocześnie w ciągu 5-10 minut ty już wiesz, czy masz z nią po prostu flow. I to może być przepiękna osoba, a jednocześnie dopóki się nie zadzieje to flow fotograficzne, między wami nie zaiskrzy to, ta energia właśnie fotograficzna, to ty oczywiście zrobisz to na tym poziomie technicznym, jakim umiesz, jakby, no bo przecież jakby ograsz to, wiadomo. Ale jednocześnie ta moc tego zdjęcia jest zupełnie gdzie indziej, bo ta moc jest właśnie w tym połączeniu was. I jak to zostanie załapane... To jest po prostu, ja o tym tak mówię trochę nieokreślenie, bo to jest trochę nieokreślone, to jest trochę jakieś takie magiczne, że nagle po prostu z kimś łapie się jakąś więź, którą nagle jesteś w stanie oddać na fotografii i to jest ta siła tej fotografii, nie? Więc jakby... A to chyba kwestia jest nawet nie tylko oddania tego na fotografii, tylko to pozwala właśnie na jakieś takie otwarcie i w ogóle stworzenie czegoś, czego nie ten. Tak, tak, dokładnie tak. Więc jakby... Z muzykami jest też jakby podobnie, z tym, że to już jest takie z mojej strony trochę taki właśnie dialog, bo o ile powiedzmy fotografując jakby modelki, bardzo często to jest jakby z mojej strony próba uświadomienia też jakby tej osobie, danie jej jakby takiego poczucia, że ona jest również bardzo istotnym twórcą tego zdjęcia, tak samo jak ja, że ona wkłada w to zdjęcie dokładnie tyle samo, i tyle, ile jakby ona włoży, ja na to odpowiem i będę w stanie jakby to ująć, to będzie to zdjęcie. Tak właśnie z muzykami to też jest jakby pewnego rodzaju dialog, ponieważ tutaj ja muszę z jednej strony jakby wziąć pod uwagę swoje potrzeby fotograficzne, czyli to, w jaki sposób ja chcę coś uchwycić, w jaki sposób ja widzę świat, ale to się konfrontuje z tym, kim oni są. Ja muszę też wziąć pod uwagę to dokładnie, kim oni są albo kim chcą być na zdjęciach, jaki swój wizerunek chcą przedstawić. Więc to jest taka wymiana dosyć istotna. A zdarzyło ci się kiedyś, że zrobiłeś zdjęcia, mówisz zajebiście, super i dzwoni agent, muzyk, nieważne tam ktokolwiek, to różnie wygląda i mówi, słuchaj, to jest nie do przyjęcia. Zazwyczaj mam tak, że jednak już w trakcie zdjęć wiem, czy one siadły, czy nie. Rzeczy jakby czuję to, ale zdarzało mi się jakoś tak czasem przestrzelić. Typu, że myślałem, że o kurde, ale dojebałem. A później mam jakby taki
odzew może nie tyle, że o, jest kompletnie źle, ale znaczy, że... Ja dałem taki, wiesz, duży kontrast akurat, ale... Tak, ale że to jest na zasadzie, a nie, trochę jakby czego innego oczekiwaliśmy, trochę jakby mógłbyś coś, może coś tam w selekcji jeszcze innego, ale to też bardzo widać właśnie na etapie jakby selekcji, że jakby ja wybieram sobie zdjęcia i myślę, o kurde, to jest sztos, to jest w ogóle zajebiste. Później jakby wysyłam i dostaję zwrotkę, że absolutnie to nie, kompletnie co innego, nie? Więc to mi bardziej tylko daje takie, oczywiście ta materia nasza jest dosyć jakby taka trudna, ponieważ to jest ciągłe mierzenie się z jakimiś oczekiwaniami, z innym spojrzeniem, no bo to jest jakby też o tym, że tak naprawdę każdy nas inaczej, jakby my patrzymy na to samo zdjęcie, ale widzimy w nim dokładnie co innego. To jest jakby to, nawet mówiliśmy o tym zdjęciu kosmonautki. Ty jakby zwróciłeś uwagę na ten aspekt tego, powiedzmy, tego dekolku, jakiegoś erotyzmu zamkniętego w tym zdjęciu w tym dekolcie przysłoniętym. Dla mnie jakby zupełnie jakby inny nacisk jest na to zdjęcie i to myślę jest... Znaczy nie, to nie, żeby, przepraszam bardzo, żeby to nie zabrzmiało tak, że ja patrzę na zdjęcia i szukam cycków, jakby... Nie? No dobra, masz mnie, kurwa. Jestem, czekaj, pokażę ci mój przycisk do spustu migawki zajebisty. Ale... Oczywiście jakby pierwszą rzeczą, która tam trafia, to jest ten przeszywający wzrok tej dziewczyny, która tak naprawdę wystaje z takiego okienka, którym staje się ten hełm. Tak. Ja po prostu to zaobserwowałem jako kolejny element. Jasne, wiesz, nie, tak, ale to... Ja to totalnie czaję, chodzi mi tylko o to, że jak tak naprawdę nasze patrzenie składa się zupełnie z różnych jakby aspektów, nie? Że widzimy, każdy z nas widzi po prostu jakby rzeczy... czy doświadcza w ogóle jakby świata otaczającego na bardzo swój indywidualny sposób, czyli to jak ja powiedzmy odbieram w tym momencie to, co się dzieje w tej chwili, to na to się składa całe moje doświadczenie 40 lat dokładnie życia tak, no. I jakby to się składa na tym moment, więc każdy jakby to spojrzenie w danej chwili ma po prostu tak indywidualne i inne od tego drugiego, więc jakby... W naszej branży jeszcze jest to tym bardziej widoczne, że po prostu jakby ciągle konfrontujemy się z klientami, czyli z tym, jakie oni mają jakby wyobrażenie, na co zwracają uwagę, czego potrzebują, z tym, czego ja potrzebuję, na co jakie zwracam uwagę. Jakie mają oczekiwania też, tak. I tak dalej, nie? Więc to jest ciągłe jakieś takie na zasadzie, okej, dobra, ja mogę myśleć, że coś jest super, bo to jest w tych kategoriach, co ja sobie wymyśliłem, jest zajebiste, ale ktoś patrzy na to od tej strony, powiedzmy, bardziej użytkowej i myśli sobie, nie, no dobra, to foto jest jakby spoko, ale może mi nie zrobi zasięgów na Instagramie, bo na przykład nie jest jakieś pasujące do jakiegoś tam schematu, który ktoś sobie jakby wymyślił. Więc tutaj jakby bardzo dużo aspektów się na to składa i jakby ja też to czaję. Natomiast mam, wydaje mi się, też jakby ten komfort póki co, że jednak... Klienci, którzy przychodzą do mnie raczej są zazwyczaj na tej zasadzie, że przychodzą już właśnie po ten styl trochę, o którym mówiliśmy, czyli ja robiąc rzeczy w moim stylu trochę mam tą pewność, że oni się też nie zawiodą, nie? Że jakby ja to jestem w stanie jakby zrobić tak, jak po prostu umiem. Tak, ale nie wydaje ci się, że ja przynajmniej tak to doświadczałem, bo przez długi czas robiłem wiele rzeczy fotograficznie, wiele rzeczy takich różnych od siebie, gdzie chociaż ludzie mówili, że tam jest mój styl, że widzą to, ale ja tego nie widziałem jako takiego, wiesz, jednego zdefiniowanego czegoś. Dzisiaj bardziej. I wydaje mi się, że to jest bardzo istotne. Znaczy pewnie to jest dużo łatwiejsze też, bo już wchodzisz wtedy, wiesz, cały na biało i wiesz, co robisz od razu, jakby, bo ktoś po to przyszedł. Łatwiej się zdefiniować, łatwiej tak, wtedy tak. jakoś to też sprzedać, ale myślisz, że to jest coś, co jest oczekiwane też przez klientów? Myślisz, że to rzeczywiście pomaga? Ta definicja stylu, nie? No bo wiesz, jakbym miał dzisiaj radzić młodemu fotografowi, co zrobić, to nie jest szukanie stylu, bo kurwa go się nie szuka, tylko on jakby się kształtuje. Tak. Tylko lepiej napierdalać, ile się wlezie w fot. Wiesz, ja przez dobrych kilka lat na studiach robiłem portrety rodzinne. Jakby jeździłem po chatach i rozstawiałem studio i robiłem portrety rodzinne, jakby wiesz. No po prostu trzeba było, no jakby... Mój kawałek mojej duszy umarł w tym czasie, ale dzięki temu mam wykształcenie, więc kurwa jakby wiesz, no coś za coś. No jasne. O, jak już o tym mówimy, to jakbyś miał właśnie dać jakąś, wiesz, taką radę początkującemu fotografowi. Co jest taką najważniejszą rzeczą, którą, co powinien zrobić, od czego powinien zacząć?
Żeby mieć karierę, żeby robić, wiesz, nawet nie takie foto jak ty, tylko żeby dojść do takiego miejsca i komercyjnie, i prywatnie, wiesz. No tak, tak. To jest jakby jedno, to już powiedzieliśmy, czyli te jakby te ograniczanie się, jakby wzmagające naszą jakby kreatywność, i wtedy się chyba też najwięcej uczymy, jeśli mamy po prostu jakby mało możliwości wyboru. Ale odnośnie jakby tego stylu, to też myślę, że to jest trochę na tej zasadzie. U mnie na przykład często ten styl myślę bazuje na tym, że robię błędy, czyli że te błędy stają się jakąś metodą w efekcie. Powtarzanie jakiegoś błędu staje się metodą i to się staje jakby elementem twojego stylu, no bo to jest trochę tak, że no nie wiem, jak się uczysz fotografii, no to wiadomo, że zdobywasz jakąś tam wiedzę na początku od jakiejś takiej podstawowej, typu jak kadrować, jak zrobić, żeby zdjęcie było... Tak. No i jakby wspinasz się po tych szczeblach wiedzy do jakiegoś takiego, powiedzmy, jednego mitycznego punktu, którym jest umiejętność fotografowania. Ale jednocześnie to, co się dzieje właśnie najciekawsze, to wydaje mi się, dzieje się za tym punktem, w którym mówisz sobie, a jebać te zasady. I... Nie zgadzam się z tobą. Nie zgadzam się z tobą. Absolutnie się z tobą nie zgadzam tym razem. Nieprawda, kurwa. Zgadzam się, no tak. No, no i w momencie jakby, bo do tego momentu, w którym jakby posługujesz się tym samym kodem robienia zdjęć, no to trzeba zdawać sobie sprawę, że wszyscy będą się posługiwać tym samym kodem. I dopóki będziemy się wszyscy posługiwać tym samym, no to jakby oczywiście mamy różne te narzędzia, różne zabawki, ale będziemy, skazujemy się trochę na podobne jakby podejście. Czyli tak naprawdę dopiero w jakiś sposób poddając to jakiejś destrukcji to podejście, jesteśmy w stanie wychwycić to, co jest w nas indywidualne. Czyli jakby oczywiście bierzemy sobie, to nie jest tak, że wszystko, a jebać wszystko i w ogóle będę robił nic, tylko bierzemy sobie pewne elementy, okej, to mi pasuje, to bym chciał zmodyfikować, to zrobię tak. I oczywiście to nie jest na zasadzie świadomej decyzji w ciągu jednego dnia, że podejmę, to będę robić tak, będę robił tak, tylko to się jakby robi właśnie w trakcie, jak się napierdziela zdjęcia, tak jak mówiłeś, ale żeby się otworzyć na to, na inne, że otworzyć się, że to ten świat fotograficzny nie kończy się na tych zasadach, tylko tak naprawdę dopiero on się zaczyna za tymi zasadami. One muszą stać się takim narzędziem, które... Świadomie używasz. Świadomie, ale tak właśnie chciałem powiedzieć, że nieświadomie, w sensie, że to już nie jest w ogóle, się na tym w ogóle nie musisz skupiać, bo to jest tak. Po prostu już dane, jakby ta migawka, przysłona, czas, cokolwiek, to bardziej określasz te rzeczy do tego, co chcesz osiągnąć, a nie... No tak, 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 tak. W drugą stronę, chociaż ja na przykład techniczne rzeczy oświetleniowe, na przykład z tego, co tak patrzę na twoje zdjęcia i coś tam w studio byłem zaraz czy dwa, to tam też bardzo świadomie używasz i modyfikatorów i tak dalej i jest to... Przynajmniej tak to wygląda i oczywiście nie zaprzeczysz, no bo nie wypada. Ale są od tego asystenci też. Nie, tak naprawdę to nie wiem. Żartuję sobie oczywiście z Wiktora. Natomiast nie, no wygląda to bardzo wyrafinowanie, więc na pewno coś wiesz. Dla mnie, kiedy się bardzo na tym skupiałem i się pałowałem do takich rzeczy, że paraboliczna okta tutaj będzie dużo lepszym rozwiązaniem niż kurwa taka, wiesz, płytka alichromowska, bo kurwa to i tamto. I wtedy to się staje istotą tego zdjęcia. Aha. I ogólnie zdjęcie, no może technicznie jest zajebiste i urywa dupę, ale nikt tego w życiu, tylko żadnych pieniędzy za to nie zapłacił, kurwa, już inna sprawa, to specjalnie nie zapamiętam nawet tego, tylko przeleci gdzieś tam, wiesz. Tak. I do momentu, kiedy się tego wyzbyłem, i sobie powiedziałem właśnie jebać to, tak jak ty to powiedziałeś ładniejszymi słowami jako filolog, to nie miałem ani stylu na pewno, ani takiego komfortu. Gdzieś cały czas to była taka kurwa walka i bardziej zajawka z tego sprzętu, nie? No wiesz, jakby jak dla mnie, jak ktoś też chce robić zdjęcia o sprzęcie, to jest dla mnie fair enough, nie? Jakby ktoś ma po prostu z tego fan, kto komuś to daje jakby... Jasne. Zajebiście, zajebiście. Tylko, że jakby trzeba mieć też tą świadomość, że no, jeśli chodzi o sprzęt, to tak naprawdę posługujemy się tym sprzętem znowu. Wiele osób się tym sprzętem posługuje i tym samym sprzętem, więc jakby skazujemy się trochę na to, że będziemy robić jakby podobne rzeczy. Więc jeżeli naszą gdzieś ideą w ogóle fotografowania jest to, żeby się rozwijać i szukać tego indywidualizmu
jakby w sobie, to właśnie bardziej go szukać właśnie w sobie, a nie w tym, czym się posługimy. Bo nagle ten sprzęt, tak jak mówisz, on zaczyna służyć trochę, jest podległy naszej wizji, naszym rozumieniu świata, a nie odwrotnie, że my tak jesteśmy podlegli temu, co on jest w stanie zrobić. Nie, no słuchaj, ja przez długi czas, jeszcze jak mieszkałem za granicą, to robiłem zdjęcia komercyjne. W sensie komercyjne takim, że robiłem jakieś takie, powiedzmy, modowe rzeczy, jakieś nawet okładki i tak dalej. Wtedy to był chyba Canon D350? No, coś takiego. No, to jest taka lustrzanka dla rodzin z dziećmi. Taka, wiesz, do porobienia sobie zdjęć na weekend, ale no na tyle mnie było stać wtedy i dało się tym robić zdjęcia. Było trudniej o tyle, że kurwa trzeba było brać pod uwagę wszystkie niedoskonałości tego sprzętu, ale dało się nim robić i mam często takie, też się spotykam z tym właśnie, czy na warsztatach, czy gdzieś, ludzie pytają, no słuchaj, ale to ty Canonem robisz, bo ja myślałem, że coś tam, ale generalnie to wyjebane, to nie ma żadnego kurwa znaczenia, czy to właśnie będzie, wiesz, to może mieć znaczenie, jak to zrobisz właśnie wielkim formatem albo średnim formatem, no to wtedy nie przeskoczysz, nie, no to jest, no, jasne, to ale to znów, jakby zależy jaki projekt, nie? No bo jednocześnie tak. Niektóre projekty są takie w swojej, no nie wiem, formie uproszczone, że ty zrobisz to telefonem i to będzie grało. Inne wymagają jakby tego na nakładu. Na przykład twoich aut w ogóle. Na przykład, gdzie aut, tak, jakby mam parę takich serii, które rzeczywiście są na zasadzie jakimś po prostu bardzo z prostym sprzętem zrobione, ale w niektórych oczywiście w niektórej fotografii ten sprzęt też odgrywa właśnie ważny aspekt, nie? To jest też znowu takie, co robi dobrą fotografię, no to w jakiejś, powiedzmy, dziedzinie fotografii nagle ten aspekt sprzętowy będzie bardzo istotny, bo on jakby da ci możliwości do tego, żeby dojść do tego właśnie tego kluczowego elementu danego zdjęcia. To też można jakby sobie wziąć, powiedzmy, zestaw zdjęć i zastanowić się, okej, dobra, co robi dane zdjęcie? Jaki aspekt z danego zdjęcia jest tym dominującym, który to tworzy, nie? Mhm. I wtedy jakby odpowiadając sobie na to pytanie, będziemy wiedzieli, jakich narzędzi należy użyć, żeby zrobić tego typu zdjęcie. I jakby próbując to zmieniać, prawdopodobnie przeskoczymy trochę w inny gatunek fotografii, czy jakby może tam nam się nie udać, bo ponieważ źle dobierzemy właśnie te narzędzia. Ale może być genialne, jakby w sensie też jasne, właśnie, oczywiście. Że jest to do góry nogami. Tak, oczywiście, że tak. Wywrócone. Ja też często właśnie powtarzam i sam zresztą to robiłem w jakimś tam momencie, pewnie do dzisiaj robię, może mniej świadomie, że zwyczajnie próbowałem odtwarzać jakieś zdjęcia, tak, ale tak nieraz, no może nie jeden do jednego, no bo wiesz, Salmy Hayek nie wypożyczysz, ale brałem sobie jakąś fotę, która turbo mi się podobała. Też byłem zajawiony Salmą Hayek. jeszcze w takim filmie było Z Wierzchu do Świtu, jak tańczyła. Wiem, zajebisty film. Tarantino notabene. No on tak, tam chyba scenariusz, bo to był film Rodriguez'a, a chyba Tarantino... Ale on tam grał. Grał, no, tak, on tam grał. Ja ci powiem tak. Rozmawiamy już na tyle długo, że możemy kończyć, bo ja się obawiam, że nas skancelują po tym podcaście. Okay. Wiktor Franko, moi drodzy. Dziękuję ci bardzo za rozmowę. Dzięki, Maćku, super. Dziękuję. Super, dzięki.